Chciałbym przytoczyć poetów i pisarzy wywodzących się z Suchedniowa. Jednym z takich poetów jest Jan Geisler, który urodził się w Suchedniowie w 1891 roku. Przeważnie pisał o przyrodzie Gór Świętokrzyskich. Jego wiersze nie zostały wydane, ale jest znany i w Suchedniowie ma swoją ulicę. Na rogu tej ulicy Jana Geislera i ulicy Kościelnej jest dom pisarza Tadeusza Zubińskiego. Obecnie ten dom, w tym domu mieszka w ogóle ktoś inny. Tadeusz Zubiński urodził się w 1953 roku w Suchedniowie. I tu właśnie w tym domu z rodzicami mieszkał do czasu, kiedy ożenił się. Znałem Tadeusza Zubińskiego i wiem o nim trochę rzeczy, także mogę przytoczyć. Mam sfilmowany jego dom i oto właśnie jest na filmie ten dom. Tadeusz Zubiński uczęszczał do szkoły przyzakładowej, która się mieściła przy fabryce urządzeń transportowych FUT. W tej szkole zaprzyjaźnił się z Ryszkiem Frączakiem i właśnie oni kiedyś zaprosili mnie właśnie do tatka domu na górę, do jednego takiego małego pokoiku i tam żeśmy sobie pogadali. Zaproponowali mi, żebym się do nich przyłączył, oferując przyjaźń. Jednak zażądali, abym im wszystko mówił, to co ja wiem o sobie i niczego nie ukrywał. A ja, jako że wtedy nie podpalałem i okradałem, nie mogłem im tego powiedzieć i nie przystąpiłem do nich. No jeżeli bym nie podpalał i nie ukradał, to bym do nich przystąpił. Po rozwodzie ze swoją żoną Tadeusz Zubiński na powrót zamieszkał w domu w Suchedniowie. Pewnego razu byłem tam u niego i dowiadywałem się o tym, co on robi. Wiedziałem, że pisze wiersze, ale te wiersze były jakieś takie zaszyfrowane. Mówił, że mieszkał w Złotowie. Opowiadał o sobie, że chyba był coś takiego, że był w Solidarności, bo była przeprowadzona u niego rewizja przez milicję obywatelską. Znalazłem u niego adres z szkoły Zen Kwanu. Jako, że jestem buddystą, ten adres mi się trochę przydał. Kiedyś Rysiek Frączak mówi mi, że rozwód tatka Zubińskiego był spowodowany tym, że Tadek Zubiński nie mógł mieć dzieci. Ale kiedy spotkałem właśnie tatka Zubińskiego, Tadek Zubiński nie chciał się do tego przyznać i zaprzeczał temu. Wiem, że jedną z książek, które napisał Tadeusz Zubiński, to książka, która opisuje miasto Suchedniów, ale pod inną nazwą. Zamiast Suchedniów jest to miasto Wrzoców. Ja żadnej książki Tadeusza Zubińskiego nie przeczytałem. Jednak wiem, że Rysiek Frączak ma jedną jego książkę z dedykacją od Tadeusza. Tadeusz Zubiński bardzo mało pisze o sobie w
moich kontaktach z nim przez internet. Bardzo skąpe wiadomości od niego otrzymuję. No, słyszałem jego wypowiedź, raz w radiu była o tym, co on pisze i co prezentuje. Pamiętam z tej wiadomości tylko tyle, że Suchedniów opisywał jako miasto, w którym ludzie umierają. Pisarz Krzysztof Konkolepski urodził się w Warszawie, ale jego dziadkowie mieszkali w Suchedniowie. I to jest właśnie ten dom, który jest na tym filmie. Ten dom był własnością Krzysztofa Konkolewskiego. Krzysztof Konkolewski to jest pisarz, od którego się dowiedziałem, że pogrom żydowski w Kielcach był wyreżyserowany przez milicję obywatelską. Wcześniej o tym w ogóle bym nic nie wiedział na ten temat i myślałbym, że to ludzie zorganizowali ten pogrom. Pisarz Gustaw Herling-Grudziński też mieszkał w Suchedniowie. W Suchedniowie była posiadłość Grudzińskich, którzy mieli młyn i mieli domek nad stawem w Berezowie. Staw w Berezowie pamiętam jeszcze jako dziecko. Raz tam byłem i widziałem Dzidka Kutwina i paru innych chłopaków, którzy się tam kąpali. Pamiętam, jak staw spuszczono i zostały na dnie same ryby. I cały tłum ludzi wybierał te ryby z tego stawu. I ja też tam byłem i wybierałem malutkie ryby. Od jednego pana dostałem dużą płotkę. Bo ja jako dziecko nie potrafiłem złapać większych ryb, tylko zbierałem same maluśkie rybki. Grobla nad tym stawem była wysadzana drzewami. O tej grobli opisuje w wierszu pod tytułem Suchedniów Ryszard Miernik, który przeważnie pisze wiersze o regionie. Dom Ryszarda Miernika przedstawiam na filmie. Z tego co wiem, Ryszard Miernik wydał książkę o Suchedniowie.